Przed materiałem mamy pytanie do was. Próbowaliście kiedyś swoich sił przynajmniej w półprofesjonalnej drużynie e-sportowej? Natknęliśmy się na całkiem ciekawą wypowiedź jednego z użytkowników Twittera, który możecie znaleźć również na witrynie Epic Plays. Potwierdza on też poniekąd to, co dzieje się również na YouTubie. Jak sam napisał, używam Twitcha na nowym komputerze i trzeba powiedzieć, że naprawdę dobrze chowają tam CS-a. Otworzyło mi to oczy na to, jak bardzo algorytm tej platformy działa przeciwko Counter-Strike'owi. Przykładowo kanał ESL nie jest nawet w polecanych w kategorii strzelanki. Zresztą w tej materii nie tylko na Twitchu CSGO jest mocno blokowany. Również i na YouTubie jest tak, że sama witryna dosyć niechętnie podchodzi do tego typu produkcji i rzadko kiedy chcą promować go gdzieś dalej. To na pewno poniekąd utrudnia CS-owi pozyskanie nowych graczy, którzy przychodzą właśnie czy to z YouTuba, czy to z Twitcha. Działa to też wielokrotnie na niekorzyść ludzi, którzy opierają swoją działalność na CSGO. Nie wiem, czy wynika to w dużej mierze z przemocy i z tego, że po prostu strzela się tam do innych, czy jest w tym jeszcze coś innego. Inne produkcje typu Valorant czy też Call of Duty raczej nie mają takich problemów, co może być trochę zastanawiające. I miejmy nadzieję, że nie odbije się to tak bardzo negatywnie na ilościach graczy w przyszłości. Dajcie znać, dlaczego według was YouTube i Twitch niechętnie promują CS-a. Jak być może część z was wie, od jakiegoś czasu trwał kolejny sezon w lidze streamerów, który swój finał miał dokładnie wczoraj. Wzięło tam udział wiele osobistości z polskiego CSGO. Mieliśmy tam Paszę, Izaka, Saja czy też Pago. Ostatecznie w półfinale tego turnieju, który swoją drogą kończył się LAN-em, mieliśmy Team Izak kontra drużyna Toma, no i Team Saju, w której występował Pasza, kontra Team Pago. W ostateczności najlepsi okazali się zawodnicy od Mateusza Pongowskiego i tym samym zgarnęli 20 tysięcy złotych. Na pewno jest to ciekawa inicjatywa i chciałoby się powiedzieć, że mogliby robić to częściej. A teraz musimy wspomnieć o jednej rzeczy niezwiązanej stricte z CSGO, ale uważam, że warto chociaż poinformować. Jak wiecie, od 1 do 12 grudnia trwały Mistrzostwa Świata w Valorancie, które udało się wygrać drużynie Ascent, w której mieści się dwóch naszych polskich zawodników, Zik i Starkso. Miło jest widzieć, że mamy jakiś mocny polski akcent w FPS-ie. Wracamy teraz na chwilę do tematu turnieju 2 vs 2 od GG League, bo mamy tam naprawdę ciekawe pary. Do tej pory poznaliśmy 10 uczestników. Są to Siuchy i Shane, Wegi i Tom, MHL oraz Michu, Fiku i Furlan oraz Pevor i Tucson. Jaka para jest dla was faworytem do zwycięstwa? Informowaliśmy was już o tej pewnej kwestii zarówno na Discordzie, jak i na naszym fanpage'u na Facebooku, ale i tak trzeba o tym powiedzieć jeszcze w samym odcinku. Od ostatniego update'u ludzie skarżą się już nie tylko na jakieś dziwne spadki FPS-ów, ale co gorsza na całkowicie rozwalone modele agentów czy też broni. Na Reddicie powstał nawet osobny dział dotyczący tego błędu, gdzie ludzie mogą podsyłać to, co u nich dzieje się z samą grą. No i tak jak sądziliśmy, pełno osób ma z tym problem. W teorii dotyczy to tylko użytkowników Maców i Linuxa, a w rzeczywistości zgłaszali się tam dosłownie wszyscy. Podobno od dwóch dni Valve próbuje już to naprawić, jednak jak na razie bez skutku. Jeżeli napotkaliście coś takiego albo macie rozwiązanie, to warto spróbować wysyłać to właśnie na Reddicie pod tym tematem. Wczoraj oficjalnie zakończył się turniej Intel Extreme Masters Winter 2021. Ostatecznie zwycięzcami została formacja Vitality, która pokonała Ninjas in Pyjamas w finale 3-0. MVP całych zawodów zgarnął Zaju. To z pewnością ciekawe, zwłaszcza że Vitality już niedługo ma mieć zupełnie inny skład. Teraz jednak na ich miejscu wstrzymałbym się ze zmianami. Mamy też kilka statystyk z samego wydarzenia. Ogólny pik widzów wyniósł 308 tysięcy, a najchętniej oglądany był ćwierćfinał Gambit na Vitality, którego oglądało 236 tysięcy użytkowników. Wiadomo, że mogło być lepiej, ale przez to, że tych zawodów jest tak dużo, ludzie nie mają też czasu na oglądanie tego wszystkiego. Światowe finały Blasta, które rozpoczną się już za dwa dni, będą miały dla nas kilka niespodzianek kadrowych. Z powodów prywatnych na te zawody nie pojedzie Stawny z Heroic. Jego miejsce tymczasowo zajmie Borup. Dodatkowo Device znalazł się poza składem Ninjas in Pyjamas również na wcześniej wspomniane finały, ze względu na chwilowe problemy zdrowotne. Wiemy już jednak, że G2 nie potrzebuje KNS-a jako standina, bo do zespołu powraca ich główny zawodnik Nexa. Jak pewnie część z was wie, nasz polski zawodnik Kay wraz ze Sprout walczyli ze wszystkich sił w zamkniętych kwalifikacjach do ESL Challenger 2022. Ostatecznie zajęli czwarte miejsce, przegrywając z Eternal Fire 1-2. W finale tego slota zmierzy się na pewno formacja Double Pony plus ktoś z dwójki Savage i właśnie turecki Eternal Fire z Xantaresem.
Ciekawą rzecz zaprezentowała witryna Bub, która jednak nie jest niczym nowym. Jak dobrze wiecie, błędy ze smołkami to praktycznie chleb powszedni. Wystarczy tylko chociażby zgasić mołotowa granatem dymnym, aby zobaczyć sylwetkę przeciwnika. To samo też dzieje się w momencie, kiedy obok naszego oponenta zaczniemy strzelać. Ten konkretny problem, który teraz widzicie na ekranie, ma już przeszło 4 lata, a Valve wciąż nie potrafi nic z nim zrobić. I to trochę dziwne, zwłaszcza że działo się tak wielokrotnie na profesjonalnej scenie CSGO. Frontsider nie jest już dużej częścią drużyny PGE Turów Zgorzelec. Stepa oficjalnie odchodzi z portugalskiego GTZ Bulls i w formacji pozostał jedynie Kairi jako trener. Mamy kolejne plotki a propos GTA 6, które niekoniecznie będą pokrywać się z rzeczywistością. Jak możemy się dowiedzieć, prace nad tą najnowszą odsłoną mają przebiegać naprawdę bardzo chaotycznie. Z tego też względu fani tej serii mogą się na tym tytule mocno zawieść, bo będzie mniej ambitna niż każdy oczekuje. Dlatego też tak długo czekamy na jakąkolwiek zapowiedź z ich strony. Zatem warto wyczekiwać, ale jednak z chłodną głową. JPEX does have a tight angle he can tap, and he's missed his shots. Now becoming a bit of an issue. Not for Kyojin though. Finds the first on the pull cross. Zywoo contributes long range, and already NIP dilapidated. The spear res up against the whole squad. And jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę zagranie dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Standardowo wbijacie Discorda oraz postawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.